Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i dziś wcimy się, co dla niektórych może i niespodziewanie, ponownie w gierce Backpack Hero. A jest to wszystko spowodowane tym, że wreszcie wyszła kolejna aktualizacja z nową postacią. No i z tego też powodu, no to tu jesteśmy, klikam Start Game with Tutorial, bo nie wiem jak działa. I tym razem mam do czynienia z postacią o nazwie Stachel. Nie jestem w stanie tego przetłumaczyć dobrze, ale wiem, że jest to na pewno... prawie pewien jestem, że to będzie kolejna nazwa jakiejś torby, plecaka, czegoś tego typu. I tak, sam on jest synem szlachetnego ptaka, który ucieka od złego króla kruków. Albo Wron, nie jestem pewien, Corvusa. I tak, jego plecak został rozdarty, a miasto pochwycone. Stachel sam w sobie szuka pomocy innych bohaterów. Sposobu, by odkryć i odkrycia tajemnicy spirali piór. Czy cokolwiek to ma znaczyć. Tak czy jak, bierzemy i zobaczmy, na czym polega ta postać, bo no, w świecie nie jestem pewien. Okej, pierwsza rzecz mamy tarczę, druga rzecz mamy flet, który daje 5 charma. A ostatnia rzecz to jest feather shift. Jeden raz na turę. Każdy feather shift w innej kieszeni, nawet nie wiem o co chodzi. Z dwa obrażenia, a tak to ma 3 obrażenia. I tak, jeszcze muszę zrobić jedną rzecz, bo zdecydowanie jest to za głośne dla mnie. Dla was możliwe, że też. I tak, możemy wyruszyć, a to co? A, okej, okay. Informacje o przedmiotach różnych. Fajne, fajne. Krypta albo... Bramble, no, pójdźmy do krypty, by jest łatwiejsza. Jednak niestety... Nie widzę nigdzie samouczka. Albo coś zepsułem, albo nie wiem co. I okej, okay. Okej, okay. Ciekawa rzecz, nie widać wszystkiego od razu. Tylko musimy to odkrywać prawdopodobnie. Tak, tutaj mamy co? Wykręcenie kołem, czy co to było? Jakąś nagrodę. To jest akurat stara i znana rzecz. Tak, którą dostaliśmy... co to jest? Szlet Aszeszyna. Okej. Może się przyda. Kiedyś jakoś. Dzięki. Tak, tu mamy pszczołę i bombę krabową, a tutaj zielone ślimaki. Okej, okay. Muzyczka chyba troszkę inna. Napomijając to, że jest trochę inna, to nawet nie wiem, jak to działa to wszystko, więc najpierw tak zrobię dla bezpieczeństwa. I teraz zobaczymy, jak działa ten flet. Charm. A, jeśli ma więcej charmu niż życia, to będzie walczyć po naszej stronie. Ciekawe, ciekawe. Charm oczywiście opada o jeden co rundę. Dobra. Whistle. 3 charmu z 1 energia, tu reorganize to oczywiste. Okej. Okay. Widzę, że walki jako on będą delikatnie mówiąc nie najszybsze. Trzeba będzie się męczyć z tym, żeby nakładać tutaj nazywa charma. Niestety nie jest to łatwe, jeśli będę atakować za więcej. A co, to była jakaś informacja? Nie, nie, dobra, już chyba że coś zepsułem. A nikt nie będzie miał więcej charma niż życia, jak tak myślę. Skoro... No, oni się regenerują. Chociaż... oj. No tym razem na pewno nie będzie miał. Mam się bronić. 17, okej, okay. Czyli znowu to samo. Ciężko będzie. I tak, wiem, że pewnie mocno nieoptymalnie podchodzę do tematu. Co, tak teraz co rundę będzie? Coraz więcej i więcej i więcej? No to fajnie, tylko ktoś mi powie, jakbym miał sobie z tym niby poradzić.
Okej, mam niby teraz tego ślimaka. No ale... Tam... Po nim? Nawet nic nie zrobił dla mnie, super. Piękna postać po prostu. Przegram teraz, bo nic się nie da z tym zrobić. No. Może lepiej jeszcze pójdźmy do menu. Zacznij ze samouczkiem. Wybieramy jego i jeszcze raz. Inny układ, no ale poza tym to jest to samo. Co, Bramble? Tam to się nie dało nic zrobić. To tak prawdziwe, no. Sami widzieliście. Tak, idziemy tutaj. Hej, mały uroczy. Mamy złota, więc nie mogę skorzystać. Smutne, że nie możemy skorzystać, ale tak, nie będę czytał też tego wszystkiego. Okej, okej. Dobra. Mam do czynienia znowu z dwójką wrogów i tak dalej w sumie. Teraz dopiero zauważam, że można więcej niż raz na rundę tego używać. Okej. To na pewno sporo zmienia. Ale tak... Na razie się tym może szczakiem przyjmujmy. A kto wie, może nawet nauczysz tego używać prawidłowo. Ja ten dostaje mnóstwo pancerza. I teraz tak... Dziewiątka, co znaczy, że muszę dwa razy tego użyć? Pewnie powinien trzy razy, no ale... Jedno obrażenie to jeszcze nie jest koniec świata. Tak. Jeszcze na wszelki wielki tak. I jeszcze tak, żeby to było pewne. I okej, okej, podoba mi się. Co prawda nadal nie do końca wiem, jak tego używać w porządny sposób, ale no... Okej, można się tym bawić. Dobra, mechaniką tego gościa jest to, że będzie grał na magicznym flecie. Po to, by przejmować wrogów. Okej, nie, naprawdę nie wiem, co wam mogę powiedzieć o tym więcej. Mechanika fajna, ale... Nie, no. Wykonanie może... Nie należy do najlepszych. Okej, a jeszcze tak. Trzy tarcze w sumie. I okej, mogę ich bić. Nie przejmując się o takie rzeczy, jak lojalność. Dobra, to jest ciekawa sprawa. I tak, może nie będzie to najlepsze z perspektywy jakiejkolwiek, bo on zaraz ucieknie. To widać nawet. Więc niestety, no, nie będzie pełnych expów, no ale udało się. Fajnie. I teraz dopiero są informacje o tym. Bez przesady. Plecak Staszela, wiesz, tak, ja będę go tak nazywał, bo nie wiem, jak to tłumaczyć. Jest rozerwany. Kiedy zerwał on poziom, może dać nowe miejsce do plecaka. Nie muszą być przyległe do innych miejsc. Możesz w ten sposób tworzyć rozłączone kształty. Każda sekcja plecaka nazywana jest kieszenią. Jeśli są połączone, są częścią tej samej kieszeni. Jeśli nie dotykają się, są częściami innych kieszeni. Możesz mieć ile chcesz kieszeni w plecaku. Okej, to na pewno jest warte uwagi. W ten sposób możemy wykorzystać to, żeby to było potężniejsze. Bo za każdą kieszeń to będziemy mieć lepsze statystyki, więc należy to stawmy to tam. Teraz tak, to jest za 0. Nie mamy tarcz ani innych rzeczy, więc możemy. I teraz tak, spoiled milk. O, nie. Flower. Pink. Może wezmę na wszelki wielki. My first wand, nie potrzebuję. Finish choosing. Jesteś do zebrania.
Co ciekawe, są teraz inne ikonki. 5 silczenia, przyjemne. Tak, tu mam do czynienia z pszczołą i Red Wolfem. A tu dwa kraby. Kraby są wredne. Ale pójdziemy i tak na kraby. Głównie z jednego powodu. A, czy dam radę? Kurczę, nie dam rady. Okej, okay, to otrzymamy 6 obrażeń. Ale przynajmniej właśnie o tym chodziło. Że bardzo szybko można kraby przejąć. To mi się podoba. Delikatnie mówiąc. Więc tak, zdecydowanie kraby będą tym, co będzie większym przyjacielem, przynajmniej na początkowych etapach, tego gościa tutaj. A ciekawe, co się stanie teraz. Okej. Okej. Okay. Jak spa się dostaje za to? Podoba mi się. Podoba mi się. Wiem, że się pewnie ekscytuje jak mały dzieciuch, ale to jest naprawdę przemyślane ciekawie. Tak, zanim będę tego więcej gadał, to co mamy? Starożytna księga. Gdybym grał pod manę, to fajne. Na koniec bitwy twórz Shurikena. A, dobra, tutaj stawimy cię. To jest... Fucking Star, okej. Okay. I jak to rzucimy, to dostaniemy Shurikena. A, wezmę, czemu by nie. I... Rzutka też niech będzie. I tak nie ma nic lepszego, chyba. Są lepsze rzeczy, no ale... Patku wezmę... wezmę to. A tamto brałem głównie dlatego, że chcę zobaczyć, jak to po prostu będzie działać. Są Shuriken tak do końca. No ale dobra. To jest jakieś... A nie, nie. Tutaj byliśmy już. To jest jakieś wydarzenie. A, nie rozumiem. A, dobra. Ciekawy opis. To ja. Wydaje mi się, że wylałem trochę kawy na mapy. Ale tak, wiemy już, jaki być boss. Fajnie. Nie mamy klucza, więc idziemy tam. No i dobra. Krab. I ten dziad. Okej. Okay. Zrobię to tak. Do tego jeszcze... Tak. Tak. Okej. Okay. Chyba czegoś nie rozumiem. Czy ktoś mi wytłumaczył, o co tu chodzi? Okej. Okay. Czyli to są różne rodzaje shurikenów, tam to też był shurikenem. Działa to po prostu tak, że za każdym razem, kiedy tam tego używamy, dostajemy losowego shurikena i trafił się akurat ten sam, dobra. Ciekawa sprawa. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay, okej. Okay. Jeszcze raz i... Wygrana! Czy coś? Nie, podoba mi się gościu. Podoba mi się gościu. I tak, zatrup też flicker. Okej. Okay. Fajnie, level up kolejny. Kolejna kieszeń. Jeśli się zastanawiam, czym robię kieszenie, to odpowiedź jest bardzo prosta. Chcę po prostu mieć szansę. Czy to na to wpływa? Tak, wpływa. Okej. Okay. Może nie. To jest beznadziejne. Fedora Armor. O, jest nawet ciekawe. Musiałbym trochę to posłuchać. Ale tak, jeden unikł. To co prawda jest już mniej użyteczne, więc... powiedzmy tak, jedno darmowe obrażenie zawsze coś, ale... Nie wiem, czy jest tego warte.
I tak shurikeny bym przerzucił tutaj. Tam wrzucamy tarczę. Na razie to możemy wziąć, to też. Jeszcze ten przedmiot, czy jest coś ciekawego? Okej, zawsze coś. Okej, dobra. Możemy wyruszyć dalej. Będziemy mieć handlarza, tu jakieś wydarzenie, tam walka pszczoła i... to. Więc... tak. I... tak. Raz, dwa... niech będzie trzy. Ciekawe, kto zadziała teraz, kiedy jest po naszej stronie, bo tak... nie będę ukrywał, się nie zastanawiałem nad tym. Okej, po prostu nie zadziała. I muszę powiedzieć, że to jest jak najbardziej satysfakcjonująca odpowiedź. Atakuję za 7, więc jedna tarczka. I gramy na flecie. Niech się cieszy, czy coś. A lada mam zostać naszym przyjacielem, czy tego chce, czy nie. Więc walka skończona. Muszę przyznać, bardzo szybko się kończy walki, jak one się ma odpowiednie... myślę, że nie może napodzić mentalność, jeśli chodzi o sposób walki i gry. Mogę się zgodzić. Okej. Okay. Daje się obrażeń i potem plus jeden kosztów, zdecydowanie. To zdecydowanie i to też mogę wziąć, czemu nie. Dobra, wyruszamy. Dalej, do wyprawy. Podbojowi wszechświata. Zakręcimy kołem, zobaczymy, co dostaniemy. O ile to nie będzie klątwa. Okej. Okej. Dzięki za klątwę. Na szczęście nie jest ona pod żadnym pozorem groźna, więc tak i. Ślimaki. Ciężko będzie tu wygrać, czy nie? Też zobaczę. Jeden blok na razie. Zanim użyć czegoś więcej, to jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. I jeden blok, tak. Proszę. Ślimak jest nasz. Udało się. Okej. Okay. Zaraz zginie, co prawda, co... nie powiedziałbym, żeby było moim pożądanym stanem rzeczy, ale... też nie będę narzekał. No. Okej, okay. Trzy. Okej, okay, dobra, czyli trzeba brać pod uwagę wszelkie regeneracje, bo może między turami zmienić stronę z powrotem. Okej. Okay. Okay. I tak mi się podoba. Roachain Star. Okej, okay, czyli jego trzeba by byłoby tak położyć i wtedy dużo by po prostu rozrzucał shurikenów. Finished. Tam finish head, jak zwał, tak zwał. Tak czy jak bierzemy to i... wręcz, chyba że jest coś lepszego, haste nie. Wielu za dużo miejsca, tam tutaj energię, co jest fajne, ale nie. Wolę mieć trochę obrażeń więcej. Eforge. No i tu mam informację chyba o kuźni, bo ponoć trochę zmieniła. Można użyć więcej razy i tak, każda kuźnia ma inne ulepszenia. I można zobaczyć na karcie, ile ulepszeń może otrzymać, chyba tylko jedno. Dwa bloki do tarczy, przewodnictwo do tego, trzy obrażenia instrumentowi, albo dwa czarmy instrumentowi. Nie mamy złota. Pójść może w takim razie na sprzedaż czegoś. Więcej czarm będzie potężne. Lepiej powiem, że zanim będziemy sprzedawać, zobaczmy, co to jest. Dobra, podoba mi się. Inne rzeczy. Okej. Okej. Sprzedajmy to. Takiego, co mogę sprzedać? Okej, okay, super. Jeśli udałoby się jeszcze jedną rzecz, w co wątpię.
Nawet się udało, dobra. To możemy zrobić tak. I wyruszyć jeszcze dodatkowo tutaj, żeby albo dodać obrażenie instrumentowi, albo charm. Ja jednak wolę iść w charm, więc tak. Dobra. I teraz mam piękne 7 charmu. Oj, tak, to ma potencjał. To nawet taki fajny. A, jeszcze przedmioty. Klucz, oczywiście, że wezmę klucz, bo lubię klucze. Podstawowy diabadło. O, 2 obrażenia zawsze. Ale muszę tym podziękować, bo nie mam na to miejsca. A wolę mieć miejsce, wiecie, zawsze na jakieś shurikeny ewentualnie, więc tak. Wezmę co najwyżej to. To jest jednorazowe, to będzie można fajnie sobie rzucić. I powiedzmy, że tych drzwi nie będę otwierał tym razem. Tylko w takim oto stanie wyruszymy na dalszą przygodę, czy coś. Podoba mi się. Dużo lepszy od Create, na pewno. Okej. Robert Raccoon, jego nie znam. Będą przeszukiwać twoje kieszenie, kiedy nie patrzysz. 25 życia. I on się będzie skupił na tym, żeby kraść moje rzeczy. Dobra. No cóż, ja w takim razie powiem tyle. Jesteś mój przyjaciel, tyle. To nie było potrzebne, bo w sumie jak z tym idiotą się kliknę, jeśli użyłem tego. Ja zresztą teraz będę gadał, wiecie, o co mi chodzi. Nie przemyślałem tego, ani trochę. Ale tak, dziab. O, za jeden mogę kolejne 8. Nie, lepiej już czarny nakładać. W ten sposób szybciej się pozbędziemy walki. Tak. I ostatni będzie za mało. Jeszcze lepiej, tak. No i udało się. Walka wygrana bez zatrzymania ran. Zatem zapominam też ciągle o tym, że mam zawsze jednego dodo na początku walki. Okej. Podstawowy shuriken, niech będzie. Mana Stone out, nie potrzebujemy cię. Teraz tak, potet aloe. Czyli jednorazowe użycie takie, nic najgorszego, nic najlepszego, tutaj nie widzę niczego lepszego. Shuriken mogę wymienić na to znowu. Czemu nie w sumie. I okej, czerwony ślimak. Ja bym tak zaczął w sumie zastanawiać, czy one nie są może przypadkiem zamiast slajmów? No w sumie to jest możliwe, że są zamiast slajmów. Jeśli tego użyję, będzie miał 10, a użyjemy tak. I wiem, że mógłbym kolejne. Ale nie. Zrobimy tak. No. Okej. Udało się. Udało się tak, jak chciałem. Tak. 2 ciosy w tego. W LED. Regeneracja 4, co się... O, jeszcze. No i papa ślimaki. Dzięki za waszą pomoc. Piękne to co? Golden Star. Okej, to też wymaga odpowiednich przygotowań, ale fajne. Tak, Triangle. Okej. Okej, Okej, przepraszam, odrzucić. To było. Nie. Też nie, to jest zbyt cenne, żeby to odrzucać. Jest coś innego, to mogę w sumie wyrzucić. Wiem, że jest to głupie, ale tak. Weźmy w ten sposób. No to dziwny sposób, moment, czy coś, byście mi mogli generować mnóstwo czarmu. Czy jest coś jeszcze ciekawego? Powiedziałbym, że nie. Oczywiście pamiętajcie, że jestem noobkiem i deltowy ślimak po prostu. Okej.
Okej, czy tutaj jest sens to aktywować? Okej. W sumie jest sens, w ten sposób... Co on chce zrobić? Przywołać wroga. W ten sposób... Ten coś co... Do tematu... No! Można szybko to zakończyć. Przy użyciu czarmów. No, podoba mnie się. I Lucky Star... Mogę zamiast czegoś? Oczywiście, że mogę. Tylko zamiast czego bym miał to ewentualnie brać? Powiedz w sumie, że... Na razie nie będzie zamiast... To, chociaż jakie to ma obrażenia? Tu ma 6, tu ma 6. Okej, dobra, to samo w sumie. Oznaczenia. Bo i tak mamy zapchane te plecaki. Teraz by miało znaczenie. No dobra. Okej, takie piękne. Niestety się teraz to połączyło w jedną wielką kieszeń. Ale też nie ma co narzekać tak do końca, bo zawsze jest szansa na to, że dzięki temu będziemy mogli fajnie jakieś rzeczy połączyć ze sobą. Okej, nie mamy bębnów, więc nie ma sensu. Tutaj Clawhammer. Okej, to jest ciekawe, ale nie mamy chyba hammerów, więc nie ma co się tym przejmować. I kolejny trójkąt oczywiście wezmę. Reszta rzeczy nie wydaje mi się aż taka przydatna, więc no, idziemy dalej. Okej... Okay. No, ogólnie mówiąc spotkamy chyba... Nie wiem czy to jest mysz czy szczur, ale ogólnie to jest jakiś chyba kucharz, który teraz wszedł na emeryturę. I gdybyśmy mieli jedzenie, to byśmy mogli... A jak to się nazywa? Wziąć sobie tasaka od niego. Niestety nie mamy jedzenia. Bo go nie widziałem przed chwilą. Więc tak. Nie możemy mu zaoferować. Ale gdybyśmy mieli, to może warto było pomyśleć. Teraz tak, bańka. Okej, nic szczególnego, nic szczególnego. Typowy mieczek startowy. Tutaj. First. Okej. Nic więcej. To jest fajne nawet. To jest nawet też ciekawe, fajne. To niepotrzebne, nie mam niczego niestety. Co byśmy mogli tak. Idziemy dalej póki co i... Dwa kraby oraz ten gościu. Pan 12 to tak, o, więc... Ciężki będzie start. Ale może chociaż jednego kraba się pozbędziemy. Tak, nie jednego, to może większej ilości. Gdybym o tym wcześniej pomyślał, to bym nie muszę, może nie musiał tego wszystkiego używać. Wow. Wow, 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 wow. To jest potężne, piękne, fajne. Tak czy jak, rzucimy najwięcej shurikenów jak się da. Czemu by nie? Nie, to jest piękne. Okej. Jeśli by naprawdę dobrze przemyśleć strategię pod te shurikeny, to wydaje mi się, że to może być naprawdę potężne. Podoba mi się. To naprawdę może trochę za mocne. To mi się może wydawać, ale tak, ale jak nie, podoba się. Czy jest coś jeszcze tutaj, co możemy fajnego wziąć? To może się przydać. Więcej nie bierzemy. I... Wyruszam na kolejne piętro. Chyba tym razem to już będzie starcie z bossem. I teraz ciekawa sprawa, czy bossa da się oczarować, by został naszym kolegą? Nie wiem. Ale... Zaraz się przekonamy. Mamy jakąś chyba specjalną właściwość. Jak otrzymuje obrażenia, to otrzymuje Rage'a. Więc tak, nie otrzymuje obrażeń. Celowo, żeby nie było, nie zdejmę obrażeń. Bo chcę sprawdzić, czy naprawdę możemy z niego sobie przyjaciela zrobić.
Jeśli tak, to mam ciekawy pomysł po prostu na challenge'a, no, nie mówię, że na teraz, ale wiecie, na kiedyś, żeby spróbować totalnie pacyfistycznie przechodzić wszystko. Zero obrażeń, totalnie. Jeśli ktoś ma zadawać obrażenia, to tylko nasi koledzy, ewentualni. Ale my nie. My będziemy po prostu grać na wszystkich możliwych instrumentach, cieszyć się życiem, radością, szczęściem, czy co tam będziemy robić. I właśnie tymi flecikami, trójkątami, bębnami, czy czymkolwiek tam trzeba będzie, będziemy właśnie się pozbywać wrogów przez czynienie z nich przyjaciół. Podoba mnie się. Naprawdę mnie się podoba. Jak początkowe to podejście pierwsze do ślimakami było takie, powiedzmy, niezadowalające dla mnie przynajmniej. Tak, teraz... 15 to jest. Dobra, to nie chcę otrzymywać obrażeń, zróbmy tak. Znowu 15, niestety. Tak, teraz jestem, no, mówiąc wprost, bardzo zadowolony. I teraz, czy da radę zrobić już maksa? Tak. Dobra, da radę. Pa, pa. Zamiast zwykłego weźmiemy tego, czemu nie. I wygraliśmy z bossem, nie raniąc bossa. Okej, okay, to jest znośne, to... To w sumie mogę też odrzucić. Ja mogę dać, jeśli byś chciał kiedyś tam walczyć. Nie wiem, czy sens cokolwiek brać. Ale to na pewno odrzucę, bo jeśli mam być taki... tacy pacyfistyczni bardziej, to jest dobry wybór, żeby tego nie nosić. Teraz tak, Broken Ring, nie. To można wziąć nawet sensownie. A reszta nie jest potrzebna, więc tak. Nie mamy klucza, bo oczywiście go zostawiłem. Niestety, więc głębokie jaskinie. Innej opcji nie mamy. Ale jednocześnie też, to już jest moment, w którym mamy pół godziny nagrania, więc równie dobrze mógłbym po prostu powiedzieć, że na tym kończymy epizoda. Ale nie, nie zrobię tego jeszcze. Więc no, zaczynamy przygotowywanie. Mam jedną bitwę jeszcze po prostu. Chcę właśnie spróbować wygrać, chociaż będzie ciężko z tego, co widzę w ich obrażeniach. Chyba to jest 25, oni biją za 29. Od razu lepiej. Teraz to jest znacznie mniej, bo to tylko 17. Nadal zużyję to całą energię, no ale... Przynajmniej nie będziemy musieli płakać. I... wiem, trochę głupie było, że nie używam tego wcześniej, bo to by zdecydowanie przyspieszyło wszystko. Ale jak mówię, musiałem spowiedzieć na pacyfistę. Jednak nie wiem, czy jest sens się tak torturować tu teraz. Dobrze, mogę po prostu zrobić to tak. 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 Jeszcze teraz... nie, dobra, on już jest nasz, więc nie ma co się tym przejmować. Mamy 3 energie, więc 2 na obronę, 1 na flecik, żeby jak najszybciej... A, zapomniałem, że to spada. A, dobra, ale nie ma co się bać i tak zawsze będzie po naszej stronie. Dziękuję za 5, więc 1 wystarczy. Nasze piękne ataki za 0. 2 razy flecik. No i został naszym kolegą. Nie wiem, czemu tamten sobie poszedł, a ten jeszcze nie, ale... dzięki za pomoc, zającu. I mamy to. Mamy to. Ugraliśmy kolejną bitwę, prawie że jako pacyfista. Ciekawe, ciekawe. Jednak nie mam miejsca, a tutaj mamy... Dara. 3 czarmu za darmo. Chyba najwyższy czas pożegnać się z tym na rzecz innych rzeczy. No. I tak, w ten sposób będzie się pięknie grało naszym nowym nabytkiem do gry, nową postacią. Wspaniała rzecz. Ale tak, pokazałem wam podstawy. Więcej na razie nie będę pokazywał, bo jak mówię, odcinek już trochę trwa.
Może wrócimy jeszcze do tej rozgrywki, może nie? Ciężko mi powiedzieć. Ale tak. Jestem bardzo zadowolony, podoba mnie się. Nie wiem, jakie wasze zdanie, ale z chęcią usłyszę wasze opinie. A na tej momencie, jak mówiłem, to tyle, więc trzymajcie się i hej, hej!